Jak czujesz się przed jutrzejszą walką, twoje przygotowanie, kondycja i coś o twoim przeciwniku powiedz. No teraz już się dobrze czuję, jestem naładowany powiedzmy. Także jeszcze trzeba się podregenerować troszkę i jutro będę gotowy. A co do przeciwnika, no to zobaczymy jutro w jakiej formie będzie. Mam nadzieję, że w dobrej, tak się zapowiada, że jest w dobrej formie. Więc też jestem w dobrej formie i zobaczymy, kto wyjdzie z tego starcia górą. Wygrywasz przez knockout? Zobaczymy, nie mogę tego obiecać, że wygram przez knockout, ale fajnie by było wygrać na pewno przez knockout. Czuję wsparcie publiczności swojej? No na pewno kilka osób się zjawi, ale podejrzewam, że od rana kibiców będzie więcej, ponieważ on pochodzi gdzieś z tych miejscowości, okolicy tej miejscowości. Ale tak naprawdę wchodząc do klatki nie odczuwam jakoś dopingu kibiców. Bardziej odczuwam słowa podpowiedzi trenera. To jest ważenie, a więc to jest najlepszy czas, aby teraz zapytać. Można o tym mówić otwarcie, jeżeli chodzi o robienie wagi. Wszystko zgodnie z planem? Były jakieś perturbacje? Jak to wyglądało? Nie, bardzo ładnie waga zeszła. Dzisiaj robiłem jedną wannę z rana tak naprawdę i zrobiłem nad co nawet tych kilogramów, że mogłem jeszcze popić, dojeść, więc na walce jakoś mega dużo kilogramów nie będzie, bywało więcej. Teraz w okolicach 86, 5. Także nie mało, nie dużo, wydaje mi się, że w sam raz. Bartosa o to nie zapytałem, ale zapytam o to ciebie, o Roberto Solicza. Dla was to już jest temat zamknięty. Miałeś okazję z nim rywalizować, jego debiut w grudniu w organizacji One. No tam są jakieś drobne problemy finansowe, ma chyba organizacja, są też okazało się testy antydopingowe. No liczymy, że nic się nie wydarzy i Roberto zobaczymy oczywiście w grudniu. Jakie dajesz mu szanse? Bo narracja na konferencji, która się odbyła w Zagrzebie, była taka, że on idzie tam nie po jeden pas, ale po przynajmniej dwa pasy, jeszcze jakieś pasy w K1, w Muay Thai, chce być multimistrzem tej organizacji. Myślisz, że się może okazać, że nie tylko w UFC są mocniejsi? Wydaje mi się, że One też ma na pewno mega kocurów i może się lekko przejechać. Także sam jestem ciekaw. Prawdę mówiąc, nie znam jego przeciwnika, nie obserwowałem jakoś tego, którego, w którym ma walczyć, ale słyszałem, że też jakiś bardzo mocny, tak? No mocny. Były mistrz czy mistrz? Tak, tak. No tak, tak. No, także jestem ciekaw, jak pójdzie mu w nowej federacji. Mamy 11 listopada. Czy dzisiejszy Krystian Kaszubowski poradziłby sobie bez problemu z tym Krystianem Kaszubowskim, który walczył wtedy z Roberto? Ty sam kiedyś powiedziałeś, że być może ta walka z Roberto przyszła za wcześnie. No to jakby to było? No myślę, że na pewno bym sobie poradził, bo to jednak 2-3 lata temu była ta walka, więc przez ten czas cały czas trenowałem, rozwijałem się, doskonalałem swoje płaszczyzny, gdzieś tam mocne strony, słabsze strony, więc myślę, że na pewno bym wygrał z tamtym Krystianem. Każdy się rozwija, każdy kto trenuje, to każdy się rozwija, więc na pewno przeciwnicy też się rozwijają, tak? Konkurencja też nie śpi, też się rozwija. A ty jesteś zwolennikiem starej, dobrej szkoły, sprawdzonych metod, czy masz także każde przygotowania? Każdy kamp to ma być taki moment, kiedy szukasz czegoś nowego, żeby coś zmienić, zobaczyć jak to zafunkcjonuje, jak to wygląda? No przeważnie wygląda każdy kamp podobnie, tak? Każdy kamp wygląda podobnie. Przygotowania głównie pod w Mighty Bulls Gdynia, pod okiem Grzegorza Jakubowskiego. Teraz był wyjazd do Warszawy. Gdzieś tam sobie dodatkowo właśnie się na rękiem trenowałem, gdzieś tam z jakimś innym moim dobrym kolegą stójeczkę robiłem, więc troszkę gdzieś tam różniły się te przygotowania od poprzednich. Czy w stójce czujesz się najmocniejszy? Niekoniecznie w stójce, bo też czuję się mocny w zapasach. Także ogólnie czuję się mocno MMA, można powiedzieć, tak? Nie mam jakoś kompleksu, że ta płaszczyzna jest jakoś mega odstaje od poprzedniej, tak? A jak Sebastian przyjechał ze Stanów, to sprzedał parę myczków, ciekawostek? No, coś tam pokazuje, nie? Na pewno ma luźny flow bardziej, także... tak, tak, no, na pewno pokazał, jak to w Ameryce chłopaki tam na Florydzie się bawią, nie? Powiedz, jak będzie wyglądał w ogóle skład narożnika na tę walkę? Bartek Leśko, Grzegorz Jakubowski, moja narzeczona Angelika Kulik i Rafał Urbański z mojego poprzedniego klubu MMA Team Tchew. Ja bym zapytał jeszcze o twojego, nie trenera, tylko o Bartka, o twojego kolegę, sparring partnera, o Bartka. No on wypadł z walki, która jak już wiemy dzisiaj chyba jest eliminatorem i to nie jest nic nieoficjalnego. No ale to nie jest koniec Bartka kariery, on będzie musiał pewnie wygrać jakąś walkę i dokopać do kogoś, kto już będzie mistrzem. W twojej opinii wszyscy w jego kategorii są w jego zasięgu? Jasne, tak, uważam szczerze, tak, wszyscy są w zasięgu. A
A ile zobaczyliśmy do tej pory Bartka Leśki, procentowo jakbyś, bo ty widzisz go na treningach, widzisz dużo więcej. Widzieliśmy walki, które szły i nie szły, no różne one były. Ostatnia walka bardzo, bardzo ciężka, która też pokazała, że no, kategorie wagowe są po coś, bo jeden i drugi, jeden się męczył z szybkością, drugi się męczył z kilogramami. Wbrew pozorom Bartek jest silnym zawodnikiem, chociaż może fizycznie wygląda, ale jest naprawdę silnym zawodnikiem, ma kondycję i szybkość, więc też mocno bardzo się rozwija. Jest młodym zawodnikiem, młodszym ode mnie 2-3 lata, więc myślę, że materiał na mistrza jak najbardziej i jedna, dwie walki, myślę, że zawalczy o pas. Pytałem o to Adriana, zapytam też ciebie, czy masz jakiś rytuał przed walką, coś... Adrian mówi, że musi zjeść burgera, ale to nie musi być jedzenie. Coś musisz zjeść, coś zobaczyć, czegoś posłuchać. Jest coś, co zawsze musi mieć miejsce. No, na pewno się najeść odpowiednio. I wieczorkami gdzieś tam po ważeniu też jest jakieś, powiedzmy, sushi. Na przykład dzisiaj będzie sushi. Jakieś, no, dobre jedzonko po prostu, nie? Raz, że poprawia humor, dwa, że lepiej się śpi. Także... No. Mam jeszcze takie pytanie, bo powiedziałeś o swojej dziewczynie, o rodzinie, prawda, na gali. Tak. Bo wiem, że niektórzy tak mają, że ich rodzina dekoncentruje wbrew pozorom. Z jednej strony doping, jakoś wsparcie, ale z drugiej strony, no, boisz się, że będzie za brutalna walka, dziewczyna zobaczy, czy matka to zobaczy i no to może dekoncentrować. Nie, nasza żona też trenowała, kickboxing też walczyła, więc wie, co jest pięć. Tak naprawdę w narożniku znalazła się przypadkowo, można powiedzieć, bo wczoraj się dowiedziałem, że mogę jedną osobę dokopiować. Mówię, jest na miejscu. Mówię, dobra, wchodzi Angela, zobaczy od środka, jak to wygląda. Że ona jest najbardziej zestresowana ze wszystkich w narożniku. No, chociaż nie stresuje się na walkach. Najbardziej mama się stresuje, gdzieś tam ojciec. Dlatego nawet na gale nie jeżdżą, bo wiadomo, jak to jest, gdzieś tam stresik. To wynika SMS-em? Słucham? Wynika SMS-em wtedy? Nie, mama nie ogląda, tata ogląda, nie? Tylko tam sobie piwko strzeli, nie? Żeby trochę emocje opadły. Ale tak, rodzina dopinguje, każdy... Rodzeństwo jest zajarane, obserwują już nie tylko KSW, ale UFC oglądają, różne inne gale, które lecą w telewizji oglądają, także rodzinka jest zajarana, MMA, także super. Ale a propos dziewczyny, wiesz jak to jest z kobietami, ty chcesz ją zapytać, czy robisz coś dobrze, czy źle, czy coś jest dobrze, czy źle, ona tobie powie, domyśl się. Nie, no tak, tak akurat nie mam tego problemu, także całe szczęście. Czyli jutro rodzina będzie miała co oglądać? No na pewno. W twoim wykonaniu? Tak jest i mam nadzieję, że ich nie zawiodę, ale moja ręka powądruje do góry, także czekam na ten dzień, już jutro, także naprawdę jestem dobrej myśli. My tak samo. Dziękuję bardzo. Dzięki.